Dobry wieczór, moi kochani. Dziś zapraszam was na małą wycieczkę do mojego magicznego ogrodu. Miał być live, niestety z różnych powodów, ale to nieistotne. Teraz będzie w ten sposób, bo chciałbym dzisiaj was zaprosić na małą podróż po moim ogrodzie. A celowość jest taka, ponieważ chcę wam przedstawić dwie rośliny, które możemy wykorzystać i magicznie, i niemagicznie. Pierwszą z nich jest hortensja. Ja mam tutaj kilka odmian kolorystycznych. Jak widzicie, poidełka też są. Tam jest oczywiście mnóstwo jeszcze różnych roślin do zasadzenia. No taki będzie spontan dzisiaj. Kochani, pierwszą z nich jest hortensja. Hortensje mamy różne, ta akurat mamy hortensję ogrodową. Tutaj czeka do wkopania hortensja bukietowa. A jeszcze tutaj mam, kochani, hortensję pnącą. Ale dzisiaj opowiem wam o właściwościach leczniczych, ale i też magicznych, jeśli chodzi o hortensję. Zobaczę, czy mogę tutaj w jakiś sposób przełożyć na siebie kamerkę. Chyba nie mogę. Więc trudno jest jak jest. Działamy. Kochani, hortensja to kwiat, który jest przede wszystkim niebywale ochronnym kwiatem. Kwiat, który możemy wykorzystać w różny sposób, zarówno jeśli chodzi o kwiat, sam kwiat, czyli te części kolorowe, barwne, ale też i liście. Jeśli chodzi o liście, to Słowianie, ale też i magowie, ale też i osoby, które zajmują się ezoterycznym kontaktem z siłami wyższymi, duchami, bardzo często wykorzystują liść do palenia. I to zarówno jeśli chodzi o kadzidło, czyli w kadzielnicach, ale też i do palenia tak zwanych fifek, lulek, czy po prostu fajek, jeśli chodzi o połączenie duchowe z przodkami i jakby otrzymanie jakichkolwiek informacji pomocnych w różnego rodzaju rytuałach. Również hortensja jest bardzo pomocna i możemy sobie kwiat hortensji, czyli tę część, zabrać ze sobą, zasuszyć w momencie, kiedy przydarzają nam się sytuacje różne związane ze szpitalem i musimy pojawić się w szpitalu. Wtedy położony pod poduszkę, a najlepiej pod łóżko, właśnie taki kwiat hortensji ma nas ustrzec przed wszelkiego rodzaju różnymi negatywnymi sytuacjami. I pamiętajcie, że w szpitalach właśnie są najczęściej różnego rodzaju podczepy, które mogą nam się przydarzyć. W szpitalach oczywiście osoby są starsze, są lekarze, jest zabieganie, jest czas, który jest no, niezbyt fajnym czasem. No i właśnie ten kwiat ma za zadanie nas ostrzec, uchronić naszą energetykę, być nam kwiatem, który nas wesprze energetycznie, duchowo i w możliwościach innych wszelakich. Jeśli chodzi o lecznicze, zioło lecznicze właściwości hortensji, to przede wszystkim oczyszczenie, ale też i właśnie działa lekko wyciszająco. Jest, no jakby nie patrzeć, specyfikiem, który może działać cuda, jeśli chodzi o naszą percepcję, nasze odczuwanie, poczucie, dodaje nam wyciszenia, pewności w swoich działaniach, ale też i spokoju. No dobrze, kochani, to tak króciutko, bo komary tną. Mkniemy dalej. Chcę wykorzystać całą energię jeszcze tego pięknego światła, które tutaj jest. Lecimy do kolejnej części mojego ogrodu. I chcę wam przedstawić bez lilak. Tutaj już jest jeden, który prawie przekwita, ale słuchajcie, przepięknie pachnie, jego woń jest obłędna. Ja może tutaj pokażę wam jeszcze, są kwiaty, które naprawdę są cudowne, przepiękne. Ale mam lilak innej odmiany, który właśnie zaczyna swoje kwitnienie. Proszę bardzo, i uwierzcie mi, że zapach ma iście królewski. I tutaj lilak to przede wszystkim roślina, która
obdarza nas energią emocji, energią miłości, energią, która pozwala nam na umiłowanie siebie, swojego otoczenia, ale też i do poczucia własnej wartości. Bez wykorzystywany jest w wszelaki sposób w magii takiej słowiańskiej, prostej, magii roślin, magii właśnie krzewów. Możemy zrobić sobie na przykład cukier z właśnie kwiatu, przy użyciu kwiatu bzu przesypujemy w równej ilości cukier i bez, który można wykorzystywać do różnego rodzaju naparów, do herbatek, do ciast, do działań właśnie takim w napojach, w naparach, ale też jest i doskonałym, jeśli chodzi o magię. Będę się ruszał i będę o nim opowiadał ze względu na to, iż mnóstwo komarów tutaj dzisiaj mi lata, ale ogród jest po podlewaniu, więc no nic dziwnego. Kochani, lilak również jest rośliną ochronną, bardzo polecany w przestrzeniach naszych właśnie domostw, w naszych ogrodach, ponieważ przyciąga wszelkiego rodzaju pozytywne energie, wróżki, elfy i pomaga nam w takim wyciszeniu całej naszej przestrzeni. Tutaj przygotowana jest jeszcze ziemia do wsadzenia nowego iglaczka. Wszystko trzeba powolutku. Ja może na chwilkę was zaproszę na ławeczkę. Na ławeczkę sobie usiądniemy. Na sekundkę. Pewnie to nie potrwa długo. No i tak. Chwilę sobie pobujać można się. Kochani, wykorzystujcie zioła, wykorzystujcie energię roślin, kwiatów, ziół. Wykorzystujcie wszystko, co jest nam dane przez Matkę Gaję, Matkę Ziemię. Myślę, że taki spontan dzisiaj. Przepraszam za nieostrość, przepraszam za zryw. Miało być inaczej, chciałem, żeby było pełniej, a jest jak jest, ale lepiej robić cokolwiek, aniżeli nie robić nic. Dobrze, kochani. Tam jeszcze lawenda, a może lawendę wam pokażę, bo w tym roku mam małą kępkę, ale bardzo pięknie kwitnącą. No lawenda to już chyba wszyscy wiedzą do czego. I myślę, że przy lawendzie się z wami pożegnam. Życzę wam dobrego, przyjemnego, spokojnego wieczoru. Dbajcie o siebie, korzystajcie z darów Matki Ziemi. Hortensja i lilak to myślę, że bardzo na czasie w tej chwili rośliny, których energię wykorzystać jeszcze możemy. Lilak to i tak w tym roku bardzo długo kwitnie, więc wykorzystajmy go. Cukier magiczny. Stwórzmy, działajmy. Pięknego wieczoru wam życzę. Pięknie dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych spontanicznych spontanach ogrodowych. Cudowności wam życzę. Dziękuję i do zobaczenia.